Serdecznie witam. Otwieram 29. sesję Rady Miejskiej w Ostródzie. Serdecznie witam pana burmistrza, panią naczelnik, pana sekretarza. Witam również media i przystępujemy do porządku dzisiejszej sesji. Zgodnie z listą obecności radnych na dzisiejszej sesji stwierdzam prawomocność obrad. Nieobecnych jest troje radnych. Usprawiedliwia się pan radny Kłokocki, który zaraz przybędzie. Na sekretarza powołuję panią radną Barbarę Ławnicką. Czy są głosy odnośnie ewentualnych zmian co do porządku dzisiejszych obrad? Jeżeli nie ma, przystępujemy do punktu 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na rok 2012. I tu proszę o zabranie głosu panią skarbnik. Proponuje się zmianę w budżecie miasta Ostródy na 2012 rok. Zmiany te dotyczą zwiększenia planu dochodów o kwotę 80 tysięcy złotych i wydatków również o kwotę 80 tysięcy złotych. Zmiana w planie dochodów dotyczy zwiększenia planu o 80 tysięcy w podatku dochodowym od nieruchomości od osób prawnych. Natomiast zmiana w planie wydatków dotyczy działu 926 kultura fizyczna, zwiększenie o 80 tysięcy w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej z przeznaczeniem na dotacje. Po przyjęciu proponowanej korekty planu deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi 247 960 zł. Dziękuję. Czy są głosy w tej sprawie? Proszę, radny Najmowicz. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu. Pani Skarbnik, fajnie by było, tak jak zawsze Pan Grzegorz Kierozalski prosi, żeby napisać to 80, bo tak fajnie jest no nie fajnie do końca napisane jest, że 80 tysięcy na dział kultura fizyczna i na dotacje. Niechby tam było, że dokładniej troszeczkę, na co, na jaki konkurs, co to będzie rozpisane, bo te 80 tysięcy to chodzi o zwiększenie dotacji na upowszechnianie kultury, sportu i dla organizacji pozarządowych. A tam jest tak sucho napisane, no ja wiem, czego dotyczy, a tu jest sucho napisane 80. Proszę? Może ja, dobrze? Szanowny panie radny, ma pan rację. 50 tysięcy jest przeznaczone na Sokół i 30 tysięcy na Klub Ostrudzianka. Ja może wyjaśnię, bo... Tak. Ja może wyjaśnię, na pierwszej sesji, której byłem u państwa, żeśmy głosowali te 150 tysięcy i potem po głosach niektórych radnych ja też się zastanowiłem, doszedłem do wniosku, że może w inny sposób pozyskamy te środki i udało się pozyskać, ale w kwotach właśnie odpowiednio 50 tysięcy dla Sokoła i 20 dla Ostrudzianki. Nie udało mi się niestety do końca i chciałbym jakoś zakończyć tą sprawę i właśnie dołożyć te 50 tysięcy, które było założone pierwotnie w tej uchwale z 20 chyba bodajże 3 czerwca i 30 tysięcy dla Ostrudzianki. Czy są jeszcze jakieś pytania w tej kwestii? Proszę pani radna Rutkiewicz. Kolega Najmowicz wspomniał o konkursie, a tu słyszę, że to po prostu ma być dotacja celowa bez żadnego konkursu, tak? Nie, nie rozumiem. Aha. Bo jeżeli chodzi, może dwa zdania z mojej strony, bardzo bym prosił o wsparcie tego projektu, gdyż wiadomo, nawet dzisiaj jest walne wyborcze zebranie Sokoła, no taki
ma się kształtować dziś nowy zarząd. Niech tam pracują. Sokół to nie tylko ta nasza trzecia liga, ale to jest również 6 zespołów młodzieżowych i to uwarunkowane jest to również, o ile słyszałem, jak zachowają się sponsorzy. Jak miasto potem to jest uzależnione również od jak zachowają się nasi sponsorzy w stosunku do miasta. I ta kwota jest, wiadomo, niezwykle potrzebna na działalność bieżącą, bo tutaj, żebyśmy nie skończyli jak sąsiednia Iława, że Jeziorak wiele lat grał bardzo wysoko w drugiej lidze, w trzeciej lidze, obecnie występuje w klasie okręgowej, zabrakło tych sponsorów, nie było pomocy miasta, no nasze miasta niestety stać na ile stać. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, to na pewno są to kwoty roczne około 150 do 200 tysięcy. No ale ten rok jest szczególny, gdyż nasza drużyna pierwsza awansowała do tej trzeciej ligi. Mając taki stadion, no to trzeba mieć i dobrą drużynę. No i warunki teraz treningów się bardzo, bardzo poprawiły. Mamy już wiele boisk w mieście, nie licząc Orlików i myślę, że te wyniki Sokoła będą coraz lepsze, a są no, nie najgorsze, zajmują aktualnie 7 miejsce. Także będę wspierał również ten projekt. Czy są jeszcze głosy w tej sprawie? Radny Kierozalski, potem pani Maj. Szanowni Państwo, te 80 tysięcy nie jest znaczącą kwotą przy budżecie. Niemniej jednak chodzi o pewno symboliczny wymiar tego. Bo ja rozumiem, że ta nagłość i sposób powołania, zwołania Rady w trybie nadzwyczajnym dotyczy dlatego, że to dzisiaj jest posiedzenie władz Sokoła, nie? To dotyczy punktu drugiego. Skąd, że się to bierze ta nagłość? Nie, nie, na skąd pewno nie. Skąd się ta nagłość bierze, bo jeżeli już to... Jeżeli to nie jest związane z tą nagłością, to skąd się te 80 tysięcy wzięło, że dodatkowe nagle pieniądze spłynęły? Jesteśmy przekonani to do tego, że te 50 tysięcy, te 80 tysięcy jest więcej. Wiemy i to chyba powszechnie wiadomo, że ten budżet jest deficytowy nadal. Ja rozumiem, że w okolicznościach przyrody takich, w których są wybory na burmistrza, to wypadałoby, wszyscy głosowali, przynajmniej związani z kandydatami. Niemniej jednak chodzi o pewną zasadę. Zasadę mówią, że jeżeli nie mamy pieniędzy, to nie wydajemy je nadmiarę. Nie wiem, czy to coś się stanie po wyborach, a że zasłona opadnie i powie tak, koniec miłego okresu rozwoju w naszym mieście, bo przecież nie ma pieniędzy. Te 80 tysięcy jest to papierowe. Tych pieniędzy nie będzie. Dlatego też nie będę głosował przeciw, niemniej jednak no, trzeba by jednak się zastanowić nad funkcjonowaniem tego w ten sposób, że się pojawia jakaś okoliczność typu zebranie w Sokole i nagle wszyscy 20 radnych pędzi i głosuje bladym świtem. 850 tysięcy na sobie. Panie radny, odpowiadam szybko. Ta sesja dzisiaj zwołana jest i dotyczy punktu 5. Nie tego, to jest jakoby przy okazji. Nie wiem, nie orientuję się, panie radny. Nie orientuję się. Może bym prosił pani. Panią skarbnik o wyjaśnienie tej sprawy. No skąd te pieniążki się znalazły? Zwiększamy plan w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Dotyczy to konkretnie PKP. Tu zwiększyły się dochody o tak naprawdę o ponad 2 miliony. I te pieniądze mają do końca, myślę, tego miesiąca spłynąć. Część już wpłynęła, a czekamy na resztę. Oczywiście, że tak. Proszę pani. Niestety widzę, nie ma dzisiaj pani naczelnik Ratajczyk, ale ja ponawiam swoje pytanie, bo z tego, co zrozumiałam, to dotację wnioskował klub Ostrudzianka, czyli pingpongiści, tak? Czyli pan Czyczel. Czy w takim razie udało się państwu ustalić, czy wcześniej pan Czyczel wnioskował o umorzenie wynajmu, opłat za wynajem hali u pana Krzykotowskiego?
Przez te 8 lat, czy były takie sytuacje? Były, no podobno była, przynajmniej ja powiedzmy słyszałam na dzień dzisiejszy o, podobno o kwocie 14 tysięcy, więc chciałam się po prostu upewnić, czy to prawda. Bo są różne pogłoski i zwyczajnie, bo jeżeli oni mają umorzone opłaty za wynajem hali, jeszcze dostają dotacje celowe, gdzie inne powiedzmy jednostki są bardziej potrzebujące, gdzie wcześniej była awantura o to, aby inne powiedzmy kluby miały możliwość wynajmu sal za darmo, więc... Chciałam zwyczajnie się dowiedzieć. Znaczy ja nie wiedziałem, że jest taki problem i jeżeli tak, to my odpowiemy pisemnie na te pani pytania. A chciałbym tutaj no, nie zgodzić się z tym, co pani mówi, bo ja to generalnie oceniałbym te wszystkie związki sportowe poprzez ich osiągnięcia. No tutaj niezaprzeczalne są osiągnięcia klubu Ostrudzianka. Jeden z zawodników, wszyscy wiemy, zdobył złoty medal na Igrzyskach na Paraolimpiadzie. Jeden z młodych, 17-letni zawodnik Ostrudzianki, mieszkaniec i wychowanek Ostrudy, zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy. Także no są to jakieś wymierne osiągnięcia, prawda? Rozumiem, ale ostatnio spotkałam się z opinią, że należy sponsorować czy tam wspierać tylko tych najlepszych. A co z osobami czy tam z klubami, które nie mają szans, żeby się rozwinąć tak naprawdę? Bo jednym z metod na przykład promowania sportu w Ostrudzie, z tego co wiem, jest między innymi nakłanianie do tego, aby kupować stroje sportowe jednej ze znanych firm, która powiedzmy sprzedaje zarówno ubrania, jak i sprzęt sportowy. Więc mówię, no, należy też między innymi też pokłonić się w stronę tych mniejszych jednostek, które chciałyby się wybić, a nie mają nawet szans. Bo z tego co ostatnio rozmawialiśmy, to nawet nie mają możliwości, żeby wynająć za darmo salę, bo muszą płacić za coś, nie dość, że robią coś za darmo, to jeszcze wymaga się od nich, aby płacili za wynajem sali, a inni są traktowani jakby lepiej od pozostałych. Pani radna Bielińska chciała zabrać głos, tak? Czy nie? A, koleżanka. Proszę bardzo, kto jeszcze w tym temacie? Radny Kierozalski, proszę bardzo. Ja jeszcze chciałem zapytać, bo no to jest, ile płynęło tych pieniędzy z tych 2 milionów do tej pory? 944 424 złote 9 groszy. Bo chciałem zapytać, czy pan burmistrz doszedł, jak tym cudem się to stało, że przez tyle lat PKP nie płaciło nam pieniędzy. Przecież to chyba z 15 lat te cyfrowe mapy mamy. To powinno się jakoś, czy nikt tego nie sprawdza, wymiaru podatku z tym, jak to się stało, bo to jest ciekawe. Że oni nie płacili, zadeklarowali, ja rozumiem, że zadeklarowali zaniżoną powierzchnię, tak? Czy ktoś to weryfikuje? Nie udało mi się ustalić dlaczego. Pytam dlatego, że może gdzieś mamy jeszcze ukryte rezerwy, może jeszcze są jakieś duże instytucje, które po prostu zamiast 100 hektarów, tam przepraszam, 5 hektarów pokazują, że mają 3 hektary. Może warto by taką inwentaryzację zrobić, nie wiem. Może jakieś się cudownie pieniądze znajdą. Przepraszam, ja tylko odpowiem panu, ja uważam, bo pan trochę w formie żartu to mówi, ale ja uważam rzeczywiście, że trzeba sprawdzić, tak. Proszę bardzo, pan radny Najmowicz. Pani skarbnik, ja jeszcze dopytam. 900 tysięcy już wpłynęło, ile jeszcze wpłynie? Bo te 2 miliony to razem z tym budynkiem. Ja bym chciał wiedzieć, bo to tak ładnie brzmi, 2 miliony już ktoś załatwił. A ile w gotowiźnie właśnie, w gotówce otrzymamy? Zobowiązanie na 31 grudnia 2012 jest 1 903 392 zł i 47 groszy. To wszystko, co jest na pole winno, tak? Tak. Jeszcze jest winna. Łącznie wpłynie 1 900 000 plus budynek dworca. Nie. Proszę, to proszę odpowiedzieć, bo ja naprawdę chcę znać szczegółowo. Minus.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Więc jeżeli chodzi o rozliczenie z PKP, stan zobowiązań, który został po złożonych korektach przez PKP, stan zobowiązań był 2 847 786 zł i 56 groszy. Po wpłacie, która nastąpiła 27 września, to mam należność w kwocie 944 424 zł. Pozostało nam należności 1 903 362 zł 47 groszy. Z tego tu w kolejnym punkcie miałam omawiać właśnie zmianę uchwały, która będzie mówiła o tym, że przejmujemy dworzec za 1 150 487 zł 3 grosze, co daje nam różnicy, co zdejmujemy z tej kwoty 1 900 i ta pozostała kwota zostanie nam zapłacona z tego po negocjacjach pana burmistrza do końca tego miesiąca, taką mamy obietnicę. Zresztą pierwszym etapem tej obietnicy było właśnie wpływ tych 900 000 zł. To był już taki właściwie pierwsza transza z tego, co uzyskamy po ostatecznym już rozliczeniu tego podatku, tak? Bo to 944 tysiące to była ta należność, która była nam znana od na dzień taki, który byliśmy w Gdańsku z panem burmistrzem. Natomiast korekty były składane w tej chwili jeszcze 25 września. Korekty ostateczne składało PKP. Stąd też ogólna kwota, która już w tej chwili, o której możemy w tej chwili rozmawiać, czyli 2 800 000. Dziękuję bardzo. I to jest pełna odpowiedź, tylko mam taką prośbę. Pytam Wydział Finansowy, Wydział Geodezji wie, Wydział Finansowy nie wie. I to jest takie troszeczkę nie do końca dobre. No. Nie do końca, proszę pana, bo ja nie znam wartości, jaką zdejmujemy. Te milion stąd. Ale to wszystko trzeba nam przekazać, żeby było jasne i czytelne. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze głosy w tej sprawie? Nie ma. Przystępujemy do czytania projektu uchwały. Mam czytać. Uchwała numer Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 9 października 2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2012 rok. Na podstawie artykułu 18 ustawy 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw nr 142 z 2001, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami oraz artykułem 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw nr 157 z 2009, pozycja 1240 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 80 tysięcy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan dochodów po zmianie wynosi 99 971 318 zł 12 groszy, w tym a. Dochody bieżące 80 364 467 74 zł. B. Dochody majątkowe 19 606 850,38. Paragraf 2, punkt 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 tysięcy złotych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 100 219 278 12 groszy, w tym a. Wydatki bieżące 79 770 709,58. B. Wydatki majątkowe 20 448 568 zł 54 groszy. Paragraf 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 247 960 zł będą przychody pochodzące z kredytów. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Ktoś z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o głosowanie.
15 za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Przepraszam. Jedna osoba. I kto się wstrzymał? 4. 20. Na sali mamy 20 radnych. I wynik. Przy głosach 15 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujących i uchwała, 4 wstrzymujących, uchwała została podjęta. Przystępujemy do kolejnego punktu naszego dzisiejszego porządku obrad. Punkt numer 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Ostródy oznaczonej w ewidencji gruntów numer działek 60/22, 60/23, 60/24, 60/25 wraz z ustalonymi na niej budynkami na gminę miejską Ostróda. Proszę panią naczelnik o wyjaśnienie tego punktu. Szanowni Państwo, 29 sierpnia podjęta była już uchwała tego roku odnośnie przejęcia budynku dworca, całej nieruchomości dworca, z tym, że wtedy na tamten czas ustalenia z PKP były takie, że to będzie w kwocie pełnej, tak? Czyli przejmiemy dworzec w całości za zaległości podatkowe, czyli to była kwota 1 699 390 zł. Taka jest wartość tej nieruchomości i zgodnie z tą wartością mieliśmy umorzyć należności podatkowe właśnie w ramach przejęcia tego dworca. Ponieważ, tak jak już wcześniej wspomniałam, odbyły się te rozmowy, tutaj pan burmistrz rozmawiał z władzami, z dyrekcją PKP w Gdańsku i ostatecznie zostało ustalone, że wartość podatku, za który przejmujemy dworzec, jest to 1 150 487 zł i 3 grosze. Pozostałą część nieruchomości przejmujemy w drodze artykułu 39 ustęp 3 ustawy, która mówi o tym, że możemy przejąć nieodpłatnie na cele infrastrukturalne. I w związku z tym pozostała kwota, czyli z tej wartości dworca 548 902 zł 97 groszy, a ostatecznie po rozliczeniu należności podatkowych jest to 752 875 zł 44 grosze wpłynie na koniec miesiąca do naszego budżetu jeszcze, pomijając fakt, że niedawno wpłynęło 944 tysiące. Czy są pytania? Proszę, radny Kierozalski. Chciałem zapytać, a jaka była roczna opłata za korzystanie z wieczystego użytkowania i podatek od nieruchomości? Taki, który powinien być, nie taki, który oni nam płacili. Tylko jaka to powinna, jaka była, powinna być roczna opłata za wieczyste i za podatek od nieruchomości? Na ten rok przepis, ponieważ no tutaj tym wszystkim informacjom od pani skarbnik oczywiście, bo to finanse rozliczają podatki. Na ten rok, z tego co pamiętam, było 480, nie wiem, pani pamiętam, pani skarbnik, 490 tysięcy było przepisów w tym roku podatku od nieruchomości. Za budynek, za tą nieruchomość, znaczy nie, za całe wszystkie nieruchomości PKP. To jest nieruchomość Skarbu Państwa, na Skarbie Państwa, więc nie do nas płacimy, nie płaci się użytkowanie wieczyste. Czyli 490 tysięcy rok w rok by nam płacili teoretycznie, tak? No oczywiście te stawki, zmieniamy stawki, więc to też jest, tak. Proszę bardzo, o dalsze pytania. Więc przystępujemy do odczytania projektu uchwały.
Uchwała numer Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 9 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Ostródy oznaczonej w ewidencji gruntów numer działek, już odczytałem te numery działek, wraz z prawem własności zabudowy na rzecz gminy miejskiej Ostróda. Na podstawie artykułu 18 ustawy 2 punkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2001, numer 142, pozycja 1591, z późniejszymi zmianami, artykuł 66, paragraf 1, punkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, ordynacja podatkowa, dziennik ustaw z 2005, numer 8, pozycja 60, z późniejszymi zmianami, oraz artykuł 39 ustawy 3, ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, dziennik ustaw nr 81, pozycja 948, z późniejszymi zmianami, Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na przeniesienie od Polskich Kolei Państwowych spółka akcyjna na gminę miejską Ostróda prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Ostródy przy ulicy Juliusza Słowackiego 13A, na której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą i tu numer oznaczonej w ewidencji gruntów numer, i tu numer działek o łącznej powierzchni 0,2104 hektara wraz z prawem własności usytuowanych na niej budynkami i budowlami. Punkt 1. Na podstawie artykułu 66, paragraf 1, punkt 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997, ordynacja podatkowa, dziennik ustaw z 2005, numer 8, pozycja 60, z późniejszymi zmianami, w zamian za zaległości podatkowe w kwocie 1 150 487 zł 03 grosze, co stanowi 677 tysięcznych wartości nieruchomości. Punkt drugi, punkt numer 2, nieodpłatnie na podstawie artykułu 39 ustawy 3, ustawy z dnia 8 września 2000 o komercjalizacji, restrukturyzacji, prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe pozostałą część nieruchomości. Paragraf drugi. Uchyla się w całości uchwałę numer 27/140/2012 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 sierpnia 2012. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosami 17 radnych za, jeden głos przeciwny, dwóch wstrzymujących się, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przystępujemy do punktu 6. Wolne wnioski, informacje, interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo. Pani radna Bilińska. Wysoka Rado, panie burmistrzu, panie przewodniczący. Ja mam pytanie do pani Trzcińskiej Małgorzaty. W styczniu zgłosił się pan nazwiskiem Strugalski z Daksu celem przedłużenia umowy. Umowa do dzisiejszego dnia nie została mu przedłużona. On regularnie opłaca czynsz, tak, dzierżawny. Do dzisiaj nie otrzymał faktury z tego tytułu. I moje pytanie jest następujące, ponieważ w styczniu były podchody zwiększenia mu tego czynszu o 300%. Na jakim jest to etapie i czy będzie ta sprawa załatwiona? Proszę bardzo, pani naczelnik. Tak, rzeczywiście były rozmowy tutaj z państwem Strugalskimi, ponieważ tak naprawdę umowy tam nie ma i przedłużyć
i była decyzja pana burmistrza, przygotowane są dokumenty, porozumienie, ostateczne rozliczenie tego, tych wszystkich kosztów wynajmu i przygotowanie przedłużenia, nie tyle umowy, co pozwolenia na przedłużenie, na przedłużenie pobytu do końca roku dla tych państwa na tej nieruchomości, ponieważ no, umowa została rozwiązana z uwagi na to, że było brak płatności i ona została rozwiązana w trybie pozwalającym na takie rozwiązanie w umowie z dniem niezapłacenia, w momencie niezapłacenia i wezwania do zapłaty państwo tego nie zrobili, nie uiścili, więc w związku z tym rozwiązana została umowa. Decyzją władz miasta umowa nie została przedłużona. Po negocjacjach tu z panem burmistrzem, tak jak mówię, do końca roku będą państwo, państwo mogą przebywać nie na nieruchomości i będą i mają rozliczone należności nie w wysokości 300%, tylko w wysokości jednokrotnego miesięcznego czynszu jako odszkodowanie za bezumowne użytkowanie nieruchomości. Proszę bardzo, radny Kłogocki. Ale to prawda, że miał mieć podniesiony czynsz do 300. Państwa, to nie jest podniesiony czynsz, tylko to jest zgodnie z zarządzeniem pana burmistrza w przypadku niezwrócenia nieruchomości odszkodowanie wynosi 300%. Jeżeli umowa została rozwiązana, to już nie płacą czynszu, tylko korzystają bezumownie, wobec tego to się nazywa odszkodowanie. Więc odszkodowanie można określić w wysokości czynszu, a można określić wyższej wysokości. I u nas przyjęto, że odszkodowanie to jest 300%. Jeżeli się nie zgadzają, wtedy występujemy do sądu i sąd albo uznaje, albo nie. Można zawsze miarkować. Więc chciałem jeszcze jedną rzecz zauważyć, że nas obowiązuje ustawa o gospodarce nieruchomościami. I musimy stosować te przepisy. I nie możemy sobie, burmistrz sobie, nie może o tak sobie przedłużyć umowy, gdzie ma do 3 lat możliwość zawarcia. Musi uzyskać zgodę Rady na każde przedłużenie umowy dzierżawy na czas określony. Radny Kłogocki, proszę bardzo. Ale z tego co wiem, pan Strugalski wrócił się z prośbą o rozłożenie na raty tej 3-miesięcznej zaległości. I koniec końcem rozliczył, tak? Znaczy, proszę państwa, to jest sprawa akurat organu wykonawczego. Tutaj padają nazwiska i ten pan, który usłyszał, czyli państwo, oczywiście mogą powiedzieć, że naruszono ich dobra osobiste, ponieważ posługiwano się, zgodził się czy nie zgodził. Są wyroki sądowe, nawet jak się zgodził i tu są prowadzone i warmińsko-mazurskim, że posłużono się na Radzie nazwisku, gdzie jest w tej chwili nagrywana. To każdy wie, każdy zna problemy, więc proszę używać nie pan z nazwiskiem, tylko pan S czy coś takiego. Proszę bardzo. No to wobec tego pan X z firmy DAX, chciałem spytać się pana. Chciałam się pana coś spytać, bo pan tak bardzo kwieciście mówi o tym organie odwoławczym i tak dalej. Bo ten pan zatrudnia jeszcze około 40 tych szwaczek. Czy pozbawimy go w ogóle możliwości, żeby kontynuował tą działalność, czy pójdziemy mu na wprost, można powiedzieć, przychylimy się do tego, żeby dalej była realizowana ta działalność w tych pomieszczeniach, konkretnie pan X firmy DAX. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Przepraszam bardzo, bo to, co się stało przed, to jeszcze było przede mną, ale ja rozmawiałem z tym panem i już to teraz sobie przypomniałem tą sytuację. Tam była dość złożona sytuacja, bo skoro tam ta umowa została rozwiązana, ten pan mi powiedział, że domówił się na dzierżawę w nieruchomościach dawnego PUK-u i tam zainwestował pieniądze, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy złotych na przystosowanie sobie lokalu do swojej działalności. No ale wszyscy wiemy, co się stało z przedsiębiorstwem PUK. No i ten pan został jak gdyby kolokwialnie mówiąc na lodzie i ja wtedy oczywiście przychyliłem się ze względu na to, co pani radna mówi, że ten pan zatrudnia kilkadziesiąt osób i to jest kilkadziesiąt rodzin, żeby mógł kontynuować tą swoją działalność. Tym bardziej, że ten pan przeprowadził się do Ostródy, bo on wcześniej mieszkał gdzieś koło Warszawy. No i uzgodniliśmy tą kwotę, o której mówiła pani naczelnik, do zapłaty, żeby płacił normalną kwotę, taką jak płacił do tej pory dzierżawy. No i to wszystko. Takie było uzgodnienie.
Panie burmistrzu, ale na jakiej podstawie pan dokonuje wpłat? Przecież jeżeli nie otrzymuje faktur, to jak może po prostu... To jest pytanie do tego pana, bo on wpłacał od momentu, jak rozwiązał umowę z panem poprzednim. Tak. Faktury wystawia się wtedy, kiedy łączy stosunek prawny kogoś z kim. Jeżeli jest bezumowne korzystanie, się nie wystawia. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że jakiekolwiek umorzenie i tak dalej dla przedsiębiorcy jest pomocą publiczną. Jest odpowiednia na to procedura i musimy się do niej zastosować. A fakty są takie, że obowiązuje ustawa o konkurencji. Nie możemy jednego popierać, drugiego nie popierać. Musimy równo traktować. I de facto, tak jak powiedziałem, to jest, należy do organu wykonawczego i w sferze wykonawczej to powinno być załatwione. No pytam się, czy mamy to rozumieć to, że Rada nakazuje panu burmistrzowi takie działanie w tej sprawie? Nie. Jest powiedziane w przepisie, że nie może wydać polecenia co do załatwienia określonej sprawy w określony sposób. Proszę bardzo, Radna Bilińska. Podsumowując, Rada oczywiście nie wydaje żadnych poleceń ani dla pana burmistrza, tylko zwracamy się z prośbą o uregulowanie tego tematu, ponieważ tam pracuje 40 kobiet, które pracują i utrzymują między innymi kolejne 3 osoby w swoich domach. Proszę o dalsze głosy w dyskusji. Proszę, pan radny Najmowicz. Panie skarbnik, chciałem zapytać, czy już jest sprawozdanie za 3 kwartały, bo to jest, myślę, że byłoby pomocne do projektowania budżetu, bo bardziej to byłoby ścisłe, jak będzie się kształtował budżet za ten rok. Za 3 kwartały jeszcze nie ma sprawozdania. Robimy do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nas obliguje termin do 20, o ile się nie mylę, 4 października. Także to jeszcze jest w trakcie. Proszę bardzo, pani radna ma głos. Panie Cezary Wawrzyński, pozwoli pan, że ja zwrócę się bezpośrednio do pana, ponieważ nie ma tutaj innych osób uprawnionych do załatwiania tych spraw, a pan Czarek był, powiedzmy, w temacie związanym z plażą miejską w Kajkowie. Panie Czarku, mam złą wiadomość. Powiedzmy, jakiś przysłowiowy archeolog próbuje dokopać się do tych 2 otworów po tych studzienkach, po tym dawnym budynku, więc nie wiem, trzeba to zwyczajnie jakoś sprawdzić, bo ktoś przykrył zwyczajnie jakimiś tam gałęziami po jakimś gruzem. Wiem, że ktoś próbuje tam wejść z powrotem w te otworki, a poza tym jak się idzie na plażę miejską, tą alejką już bezpośrednio przy cmentarzu, proszę się nie śmiać, bo tam bardzo dużo osób chodzi. Wy państwo nie chodzicie na Kajkowo, nie wiecie, że tak naprawdę jest bardzo dużo osób, które chodzi z dziećmi, z psami i tam jest naprawdę ruch, pomimo tego, że nie ma sezonu, tak, i jest niebezpiecznie. Po prawej stronie, jak już wchodzi się tą alejką, powiedzmy przed tym dawnym cmentarzem wojskowym, po prawej stronie jest otwarta studzienka, ona ma głębokość około 0,5 metra i tam też zwyczajnie trzeba było coś z tym zrobić, bo tam też dzieci chodzą. To jest między cmentarzem na Kajkowie, po lewej stronie jest cmentarz w Kajkowie, a po prawej ten stary po niemiecki, tak? I tam właśnie na samym początku, zaraz niedaleko tego zakrętu, przy trawie, jest właśnie taka studzienka. Proszę bardzo. Jeżeli miała głosy w dyskusji, pan wiceprzewodniczący odczyta może wyniki wyborów Rady Osiedlowej Osiedla Drwęckiego. Zgodnie ze statutem minęła kadencja poprzedniej Rady Osiedlowej i wybrana została tutaj nowa Rada. I proszę o odczytanie składu, kto przewodniczący, kto tam dalsze funkcje pełni. Skład zarządu Osiedla Drwęckiego w Ostródzie. Druga kadencja. Przewodniczący Rady Osiedla Drwęckiego Mieczysław Stań. Zastępca przewodniczącego Rady Osiedla Drwęckiego Andrzej Filipiuk. Sekretarz Rady Osiedla Drwęckiego pan Stefan Smurzyński. Skarbnik Rady Osiedla Drwęckiego pani Grażyna Jarzynka-Subocz. Członek Rady Osiedla Drwęckiego pan Robert Bogdański. I myślę, że również odczytam, zmienił się
skład członków Rady Osiedla Drwęskiego w Ostródzie. Więc członkowie Rady Osiedla Drwęskiego w Ostródzie, druga kadencja. Pan Filipiuk Andrzej, pan Godlewski Mirosław, pani Ławrecka Wanda, pani Dakowska Jolanta, pan Smużyński Stefan, pan Stańczak Mieczysław, pan Bogdański Robert, pan Kryl Franciszek, pani Jarzynka Subocz-Grażyna, pan Orzechowski Stanisław, pan Peć Paweł, pani Jamruszkiewicz Jolanta, pan Wołk Janusz, pan Macyra Marek i ostatni pani Nowocińska Lucyna. Mamy w skład członków Rady Osiedla wchodzi 15 osób. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No, nowa Rada Osiedlowa, przypominam, jest organem pomocniczym Rady Miasta. Jeszcze jedno pytanie, czy są jeszcze głosy w dyskusji w tym punkcie? Pani Radna Jankowska, proszę bardzo. Ja mam takie pytanie do pana burmistrza. Czy już został zmieniany statut żeglugi ostródzko-elbląskiej? Dziękuję. Dokumenty są przygotowane, ale nie było jeszcze posiedzenia walnego. Mamy nadzieję, że w tym tygodniu. Jeszcze nie. Proszę bardzo, radny Najmowicz. Panie burmistrzu, no nie miałem tak czasu, bo kampania trwa, ale informacja prasowa, z informacji prasowych wiem, że zwyżka ciepła o 38%, czy panu jest coś wiadomo na ten temat? Bardzo proszę. Podwyżka, tak? Nie, nie wiem nic. No bo skarży się pan prezes spółdzielni, oczywiście do mediów to podał informację, że zabezpieczenie ciepła ze strony MPC-u plus, nie wiem, chyba cena ciepła ma wzrosnąć, bo od razu wielki, na pierwszej stronie wielki tytuł 38% podwyżki ciepła dla mieszkańców. Proszę bardzo, czy są jeszcze głosy w dyskusji? Jeżeli nie ma, stwierdzam, że został wyczerpany porządek dzisiejszej 29 sesji Rady Miasta. Zamykam posiedzenie 29 sesji Rady Miejskiej w Ostródzie.